Wiecie, dziś z jednej strony wielki dzień, z drugiej strony trochę straszny. Wielki i straszny. Dlaczego? Bo nagrywam po raz pierwszy na nowej kamerze te fragmenty przy półce, a to oznacza, że nie wiem, czy wszystko dobrze ustawiłem, nie wiem, czy to dobrze będzie wyglądać. Dodatkowo po raz pierwszy nagrywam z mikrofonem wpiętym do kamery, a nie do jakiegoś zewnętrznego źródła. Nie mam pojęcia, czy to działa, ani jak to działa. Ale mam nadzieję, że dobrze, ponieważ jak skończę nagrywać fragmenty do tej gry, to zaraz nagram do kilku innych. No i jak będzie źle, to będzie źle w kilku materiałach. Także trzymajcie kciuki. Can relax. Gambit has Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Co mam dla Was dzisiaj? Dzisiaj wracamy do jednej z moich ulubionych mechanik, jaką jest deck building, ale do deck w troszeczkę odmienionej szacie. Grą, o której dzisiaj będę Wam opowiadał, jest Ions End a chyba dobrze to czytam autorstwa Kevina Rileya. E, wydane przez Action Phase Games czy też Indie Board, and, e, Board and Cards. Mm, to co tu trzymam i to co Wam pokażę to druga edycja gry, druga edycja, która została nieco wygładzona e, po, po, pod względem graficznym, troszeczkę usprawniono, znaczy e, poprawiono niektóre zapisy w zasadach, na kartach, więc jest taka troszeczkę, wiecie, ulepszona, jak to zwykle drugie edycje bywają, oczywiście bez żadnych zmian w zasadach. Ion Sand to deckbuilder, kooperacyjny deckbuilder, w którym gracze wcielają się w magów. Magów, którzy bronią jedynego pozostałego po jakiejś dziwnej apokalipsie miasteczka przed potworami z wyłomów. Każdy potwór to osobny jakby boss. Z którym gracze się mierzą podczas jednej rozgrywki. No, co ja tutaj dużo wam będę opowiadał? Zaraz pokażę Wam przy stole, jak w to się gra, a potem wrócimy tutaj i spróbuję to jakoś podsumować. Także, co? Zapraszam! No dobra, Ion's End to gra, w której skończył się świat. No, tak przynajmniej twierdzi instrukcja. Nastąpił koniec świata, przez dziwne wyłomy wdarły się nienazwane kreatury i zniszczyły wszystko. Oprócz takiego miasteczka, które nazywa się Gravehold, w którym przetrwały niedobitki ludzkości, i które teraz broni się przed, przed, można to powiedzieć, najeźdźcami i stara się, co więcej, stara się przywrócić ten ład, który był kiedyś. A robią to, no, robią to gracze. Gracze, którzy wcielają się w magów wyłomów. Tych magów wyłomów jest ośmiu. Co ciekawe, ja teraz nie wiem, czy pokazuję wam magów z podstawki, ponieważ ja mam w pudełku już troszeczkę pomieszaną podstawkę z dodatkami. Każdy taki, mag, każdy taki mag zaczyna z czterema bądź trzema, to zależy od maga, wyłomami. O co chodzi z wyłomami, za chwilę wam powiem. Część z tych wyłomów może być otwarta, część zamknięta. Każdy mag otrzymuje swój startowy dek. Oraz karty na ręku. Co ciekawe, mechanizm budowania talii ma tutaj pewien twist fabularny, czy też twist mechaniczny, raczej powinienem powiedzieć. I talia jest wyraźnie, znaczy jest konkretnie powiedziana, co ma być w talii i w jakiej kolejności te karty w talii mają się znajdować. Tak samo startowa ręka jest wyraźnie określona, co gracz dostaje na rękę. I to jest zależne oczywiście od maga, którego gracz sobie wybierze. Każdy mag zaczyna z dziesięcioma punktami życia, ma jakieś specjalne, specjalne zdolności. I to wszystko. A jeszcze dostaje numerek oznaczający, którym graczem będzie. Ale to, że jest graczem numer 2, nie oznacza, że będzie wykonywał swoje akcje jako drugi w turze. Może być oczywiście jeszcze graczem numer 1. Numer 4 i numer 3. Kiedy mamy już graczy, wybieramy też sobie rynek, tak? no bo jak w deckbuildingu, musimy skądś kupować karty. I na ten ryneczek wkładamy trzy stosy kart kryształów. Kryształy służą głównie do generowania eteru, takiej many, za którą będziemy kupować różne rzeczy. Właśnie z rynku, albo robić też inne rzeczy. Dwa relikty, czyli takie natychmiastowe karty, które zagrywamy i coś tam robią, oraz cztery różne czary, e, którymi będziemy nękać naszych, naszych wrogów. E, tych kart oczywiście jest całkiem dużo różnych rodzajów, tak? Tutaj mam jeszcze, e, tam były kryształy, tutaj są relikty. No i oczywiście czary. Tak, całkiem sporo, sporo do wyboru, oczywiście jak w każdym fajnym deckbuildingu mamy talię randomizerów, dzięki którym nie musimy się męczyć z wyborem, tylko po prostu sobie losujemy co tam chcemy ułożyć. Takie ułożenie, trzy kryształy, dwa relikty, 4 czary, no to jest jakby dobra i zalecana konfiguracja, nie warto tego łamać. Bo może być potem problem z płynnością rozgrywki. No, i kiedy mamy naszych magów, kiedy mamy rynek, możemy jeszcze sobie wybrać wielkiego złego, z którym będziemy walczyć. W podstawce takich złych jest czterech: jest Rageborn, Prince of Glutons, czyli książę łakomstwa, żarłoków, Crooked Mask i Carapace Queen. Jest to są to cztery potwory, yy, które mają swoje punkty życia, które mają swoją talię podstawową czynienia zła. Każdy z nich, nie wiem gdzie ja to odłożyłem, każdy z nich ma też swoją prywatną, małą talię, którą miesza się, tutaj akurat już nie mieszałem, którą tasuje się razem z talią podstawową, żeby urozmaicić nieco. Co ciekawe, te talie zła są podzielone na trzy poziomy, tak? Pierwszy, drugi i trzeci. Czyli, tak jak w każdym takim fajnym kooperacyjnym przeciw komuś w takiej grze, zaczynamy od czegoś łatwego, a im dłużej gramy, tym trudniejsze karty na nas trafią. Każdy każdy zły ma również swoją własną mechanikę. To nie są tylko troszeczkę inne karty, ale ma każdy z nich swoją specjalną mechanikę. I niekiedy również. Dodatkową specjalną talię kart, które będą coś robiły, jakby obok tych normalnych. No i kiedy to wszystko mamy, możemy zacząć rozgrywkę. A rozgrywka niemal jest bardzo podobna do standardowych deckbuilderów. Gracze w swojej turze zagrywają karty z ręki. Tak, Mamy na ręku jakieś karty i je zagrywamy. Za manę możemy kupować karty z rynku. Rzucając relikty, wykonujemy akcje, które na tych reliktach są opisane i ta akcja wchodzi w życie. Nie wiem, dostajemy manę, coś się dzieje itd. itd. I możemy rzucać czary. Przy czym ciekawa rzecz jest z czarami. Czary nie są kartami, które po prostu zagrywamy i coś się dzieje. Na przykład Spark. Jak rzucamy, zadaj jeden punkt obrażeń. To nie jest tak, że ja, o dobra, zagrywam iskrę i zadaję komuś jeden punkt obrażeń. Nie. Jesteśmy magami wyłomu, a więc aby zagrać czar, trzeba go przypisać do otwartego wyłomu. Jest możliwość przypisania czaru do wyłomu, który jest zamknięty, ale to są specjalne do tego małe zasady kiedy przypiszemy czar do wyłomu, jest on gotowy do rzucenia. Jednak można go rzucić dopiero w kolejnej turze, ponieważ tura każdego gracza zaczyna się od rzucenia czarów, które znajdują się, które są przygotowane w wyłomach. I teraz sytuacja jest taka, jeżeli mam czar przygotowany w otwartym wyłomie, mogę go rzucić, tak? Mogę wykonać jego akcję, po czym taki czar spada mi na discard. Ale mogę sobie ten czar przetrzymać na kolejne tury, nie wiem, żeby przygotować się do jakiegoś wielkiego uderzenia czy skoordynować coś z innymi graczami. Natomiast, jeżeli jakimś cudem zagrałem czar na zamknięty wyłom, to taki czar musi zostać rzucony w kolejnej turze, on nie może sobie czekać, no bo ten wyłom nie jest, nie jest gotowy na, na przyjęcie czarów i na, na przetrzymywanie ich. To jest taka pierwsza fajna rzecz. Czary, czarów nie rzucamy. Czary najpierw musimy przygotować w wyłomach i one dopiero później zostają wykorzystane. Co za tym idzie? Te czary niestety mogą nam czasami zniknąć, stąd z powodu działania naszego bossa. Kolejna bardzo fajna rzecz związana z deck tutaj. Kiedy odkładamy, kiedy wykonujemy jakieś akcje, tak, kiedy rzucamy czary, czary od razu trafiają na discard. Kiedy kupujemy rzeczy z rynku, te rzeczy od razu trafiają na discard. Następnie na koniec tury wszystkie karty, które zagraliśmy, dopiero na koniec tury również trafiają na discard, oczywiście w dowolnej kolejności wybranej przez gracza. I ma to znaczenie. Co więcej możemy zostawić sobie na ręku część kart, nie musimy odrzucać wszystkiego. I na koniec rundy dobieramy tylko do odpowiedniej liczby kart na ręku. Ciekawostka pojawia się w momencie, kiedy wszystkie karty pójdą nam na discard, nie mamy nic w talii i musimy pociągnąć nową kartę na rękę. W tym momencie gracz bierze discard i co się dzieje w normalnym deckbilderze? Robimy tasu, tasu, tasu. Nie w Ion's End. W cent wygląda to w ten sposób. Bierzemy discard i kładziemy go odwrotnie na miejscu talii. A to znaczy, że karta, którą jako pierwszą odrzuciliśmy, będzie pierwsza do dobrania. I to jest taki deck building jakby w czystej postaci. To nie tylko budujemy talię przez kupowanie kart, ale budujemy ją również poprzez odpowiednie odrzucanie, odpowiednie układanie tych kart ze sobą. co potem powoduje, że Mamy szansę na wyciągnięcie jakiegoś konkretnego układu kart. Bardzo fajna rzecz. Dobra, zanim jeszcze przejdę do naszego złego, powiem, co jeszcze mogą robić gracze. Gracze mogą otwierać swoje wyłomy, wydając na to manę. Jest na to kilka metod: można je najpierw, że tak się wyrażę, fokusować, co nam zmniejsza koszt. Można je też od razu otworzyć, jeżeli zapłacimy odpowiednio dużo many. Można również przygotowywać się do rzucenia swojej specjalnej, do użycia swojej specjalnej zdolności. Aby to zrobić, najpierw należy się naładować. Każde takie ładowanie kosztuje pewną ilość many. Można naładować się ile chcemy w turze, jeżeli mamy na to manę. Kiedy jesteśmy naładowani, w dowolnym momencie możemy użyć swojej specjalnej zdolności. To oczywiście zdejmuje nasze ładunki i musimy się ładować od początku. A co robią źli kolesie? Zły koleś w swojej turze najpierw rozpatruje wszystkie karty, które ma wyłożone obok siebie. Teraz akurat mój koleś nic nie ma. A następnie ciągniemy górną kartę z jego talii i patrzymy, co tam jest napisane. Tych kart są trzy rodzaje. Są to ataki, które po prostu mają jakiś tekst napisany i robimy to, co nam każą. Są to. ciekawe czy. o mam. Są to potwory. Które leżą sobie na stole i działają co turę, mają one swoje punkty życia, no i oczywiście yy, możemy je zabić, tak? Możemy atakować potwory zamiast yy, głównego bos'a I są też, o, jak mi się ładnie ułożyło są też tak zwane moce. Yy, moce wchodzą do gry yy, z kilkoma żetonami mocy na sobie yy, yy, i co turę. Te żetony spadają, kiedy karta nie ma na sobie żadnych żetonów, jest uruchamiana. Dzieje się zwykle coś bardzo, 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 ale to bardzo złego. Ale, żeby temu przeciwdziałać, gracze mają też możliwość zrobienia czegoś. Tutaj jest napisane to discard. Tak? Gracze muszą na przykład wydać 7 many, aby odrzucić tę kartę, zanim ona się wydarzy. Oczywiście musi to zrobić zwykle jeden gracz. To nie jest tak, że razem wydajemy 7 e, punktów many. I tak to wygląda. Najpierw działają karty, które leżą, jeżeli jakieś leżą, następnie wykładamy nową kartę i wykonujemy jej działanie. Każdy, tak jak powiedziałem, każdy potwór ma jakieś specjalne zdolności, tak zwany Unleash, który ma jakąś specjalną mechanikę. Na przykład Rageborn dostaje żetony Furii. I jeżeli pod koniec rundy ma ileś tam żetonów furii, to uderza, ciągnie kartę ze swojego drugiego stosu, tak? I wygląda to tak, tutaj Carapace Queen ma jakieś takie miniony, które atakują, jest dla nich specjalna plansza, można też przegrać. Crooked Mask ma... Dek, nie pamiętam jak on się nazywał. Przepraszam, aż muszę sprawdzić. Dek korupcji. Prince of Gluton zżera nam karty z, z rynku. Także bardzo fajne, fajne rzeczy. Kiedy gracze wygrywają? No, gracze wygrywają w dwóch przypadkach. Kiedy albo zabiją Bosa, albo przeżyją do końca tego, tej talii Bosa. Kiedy gracze przegrywają. Gracze przegrywają, kiedy wszyscy stracą całe życie. Kiedy jeden z graczy straci całe życie, no nic złego się jeszcze nie dzieje. On cały czas może grać, nie może zyskiwać życia, ale jest bardzo, bardzo słabym ogniwem. Gracze też przegrywają, kiedy miasto, które ma 30 punktów życia, straci całe swoje hit pointy, a to jest bardzo szybkie. I to jest prawie wszystko. Jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałem, Gracze mają swoje numerki, który, który jesteśmy w kolejności, ale to nie jest dokładnie kolejność, ponieważ o tym, kto ruszy się, kto będzie rozgrywał swoją turę, decyduje talia kolejności. W tej talii znajdują się dwie karty bossa oraz odpowiednia liczba kart graczy. Na dwie osoby obaj gracze mają po dwie karty, na cztery osoby oczywiście każdy z graczy ma swoją kartę, a na trzy osoby mamy jedynkę, dwójkę, trójkę oraz tak zwaną dziką kartę, którą kiedy wyciągniemy, to gracze decydują, kto chce sobie zagrać. No i powiedzmy, że <laughs> mamy czterech graczy. Bierzemy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, dwie karty Nemesis, tasujemy tą ta tę talię i zaczyna się runda. I pierwszy w tej rundzie, proszę bardzo, Nemesis, tak? A więc Nemesis rozgrywa swoją akcję. Kolejną osobą jest gracz numer 4. Gracz numer 4 robi swoje. Jak skończy, znowu Nemesis. No i teraz już co ciekawe, wiadomo, do końca tej rundy działają tylko gracze. Trójka, dwójka i jedynka. I teraz co się dzieje w kolejnej turze? Znowu tasujemy. Tej talii akurat nie przekładamy. No i kto zacznie? Czwóreczka tym razem. Jedynka. Nemezis. Dwójka. Trójka. I zamyka całą zabawę Nemezis. I tak właśnie wygląda kolejność. Bardzo fajna sprawa. Dobra, czy coś jeszcze powinienem Wam powiedzieć? Chyba nie. Tak jak powiedziałem, ja tutaj mam dorzucone dodatki, także z trochę więcej kart, chociaż jeszcze ich nie otwierałem, muszę się przyznać. Tak, tutaj mam z dwóch dodatków jeszcze zafoliowane karty, bo na razie to mi wystarczy. Ale już niedługo je odfoliuję i będę, będę nimi walczył. Tak wygląda, tak wygląda Eons End. Podsumujmy to. Ok, i tak właśnie wygląda Eons End, Eons End, czyli kooperacyjny deck builder z takim pewnym, z takim pewnym twistem. Ok, zaczniemy od, jak zwykle, od wyglądu. Bardzo, bardzo podoba mi się szata graficzna tej gry. Bardzo to ładnie wszystko wygląda. Ciekawe, bardzo ciekawe projekty tych potworów, zarówno bosów, jak i tych wszystkich minionów, które tam się gdzieś szlajają. Jeżeli chodzi o rysunki magów, okej, okay, takie wiecie, bardzo standardowe, bardzo standardowi magowie w różnym wieku, tak? Starsi, młodsi, kobiety, mężczyźni, czego to chcieć więcej? Bardzo fajnie zrobione karty, zarówno czarów, jak i reliktów, jak i oczywiście m, kryształów. No, okej, okay, można by powiedzieć, że tam nie ma jakby wielkiej różnorodności, zwłaszcza w kryształach, no ale jak dużo różnych kryształów można narysować i jeszcze, wiecie, nie, nie, nie oszaleć, tak? Jest dobrze, jest naprawdę fajnie, to wszystko, to wszystko. trzyma się kupy, jest ładne, jest po prostu ładne. I przejrzyste, jeżeli o to chodzi. Także tyle, jeżeli chodzi o wykonanie. Bardzo, bardzo ładne, bardzo dobre, wytrzymałe materiały. Podobają mi się te dwie, wiecie, pokrętełka do, do zaznaczania hit pointów. Fajnie wykonane, żetoniki, Naprawdę super, super robota. A jeżeli chodzi o samą grę, o samą rozgrywkę. Ja bardzo lubię deck buildery, to już, to już zapewne wiecie i muszę Wam przyznać, że ten deck builder, ten deck builder mnie zachwycił. Eee, niby standard, tak? niby standard. Zagrywamy karty, kupujemy nowe karty, ten deck nam rośnie, troszeczkę mniej, troszeczkę mniej możliwości odchudzania swojej talii, nie za dużo tych kart z możliwością niszczenia innych, słabszych kart się pojawia. Ale jak są, no to, to się zwykle przydają. Ale sam pomysł na fakt, że nie tasujemy swojej talii, kiedy skończy się i musimy, znaczy nie tasujemy discardu, tak? nie, nie tasujemy kart odrzuconych, aby stworzyć sobie nową talię, kiedy się stara skończy, tylko po prostu odwracamy i to, co było na samej górze, znaczy na samym dole, teraz jest na samej górze jest rewelacyjne. To w jakiej kolejności układamy karty w stosie kart odrzuconych, tak? Że najpierw wchodzą czary, które rzuciliśmy w danej turze. Potem wchodzą rzeczy, które kupiliśmy w takiej kolejności, w jakiej je kupiliśmy, a potem wszystko to, co zagraliśmy, czyli wszelkie klejnoty, wszelkie relikty, układamy w dowolnej kolejności. Wow! Naprawdę świetna rzecz. Pozwala to na bardzo fajne sterowanie swoim, e, swoją talią, na takie układanie. Mniej więcej wiemy, kiedy możemy liczyć na jakiś duży zastrzyk gotówki, kiedy możemy liczyć na czary, które e, niedawno kupiliśmy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to, fajnie to wygląda i fajnie to gra, po prostu gra. Ta mechanika naprawdę fajnie działa. Chociaż e, trzeba przyznać, że nie jest ona tak... W 100% intuicyjna na początek, i no, miałem problemy, żeby to załapać. Tak? Miałem problemy, żeby gdzieś ten taki, że tak się wyrażę, mindset sobie ustawić, że nie, nie tasuję, nie będzie tutaj losowości. Tak? Kupiłem późno, no to późno mi to przyjdzie. Trochę, trochę trzeba się przestawić, ale w momencie, kiedy przestawimy swoje myślenie na ten tor, wow, to działa. Naprawdę niesamowicie. Bardzo ta mechanika tutaj mi się spodobała. Naprawdę wielki powiew świeżości w deckbuildingu. Ten mechanizm prze przekładania. To, to jest naprawdę deckbuilding, tak? bo tu budujesz talię. Buduje się buduje tę talię, układamy co, jak, gdzie, kiedy. Nie wiem, czy pamiętacie dawno, dawno temu, jak się grało w Magica, to często było tak zwane stakowanie kart, kiedy układając sobie talię do grania, Układało się pewne karty obok siebie, tak żeby po przetasowaniu nadal była duża szansa, że dociągniemy je w jakiejś sekwencji. Tutaj mamy to jakby w zasadach gry, tylko nie tasujemy. Także ten mechanizm, strasznie mi się to podoba. Bardzo mi się podoba mechanizm wyboru kolejności yy, graczy. Tak? Ta talia kolejności, którą tasujemy i co, co rundę jakby lecimy, kto w jakiej kolejności gra. Świetna rzecz, tak? Daje taką dozę niepewności, daje niezłego kopak, że nie jesteśmy pewni, tak? Nie możemy sobie wszystkiego ustalić, tak? Czasami okaże się, że układ, który sobie zbudowaliśmy nie wypali, bo ktoś będzie szybszy, bo Nemezis wyjdzie, bo coś się stanie, bo nie zdążymy czegoś zrobić. Naprawdę... W tej grze to naprawdę świetnie działa. Nie wiem, w innych pewnie by nie działało, ale tutaj losowe tury graczy naprawdę fajnie grają. Wrogowie. No to jest bajka. Kilku wrogów. Nie pamiętam dokładnie ilu jest w podstawce, bo ja już grałem z dodatkami. Od razu sobie tu mi się też przewala. Chyba czterech jest bosów w podstawce. I wow, fantastyczna rzecz. Każdy z nich ma jakiś, jakąś dużą wspólną część talii, każdy z nich ma kilka kart swoich, typowych dla siebie, no i każdy z nich ma swoją mechanikę do rozgrywki. I to jest po prostu boskie. Tak? Rewelacyjne. Każdy boss to jest inna zabawa, inne podejście, na inne rzeczy zwracamy uwagę. Jeżeli boss stanie się dla nas załatwy, bo nie wiem, weźmiemy jakieś czary z dodatków, czy, czy lepszych magów, albo już jesteśmy na tyle ogarnięci w tej grze, to każdy boss ma swój, e, swój sposób na utrudnienie gry. Bomba! Po prostu dzięki temu ons End, ale tam będę miał bałagan. Ion's End naprawdę ma przed sobą długie, długie życie i, i żaden boss szybko się nie znudzi, bo naprawdę mamy masę możliwości e, grania przeciwko tym, przeciwko tym e, nemesis, jak oni się tutaj nazywają. Także kapitalna mechanika związana z tym, że każdy boss ma <grym> własną mechanikę. No dobra, eee, czy coś jeszcze chciałbym Wam o Ions End tak na szybko powiedzieć? Eee, odwracanie powiedziałem, e, Nemezis powiedziałem, wykonanie powiedziałem, tury powiedziałem. No co? Wyschodzi na to, że zadam teraz moje trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Moja ocena BG-owa BG dla Ions End. I to jest 8,5. Ja naprawdę bardzo lubię tę grę. Eee, bardzo lubię tę grę. Chętnie w nią zagram w każdym momencie, z każdą liczbą osób, bo to się naprawdę fajnie skaluje przy okazji. Samotnie, nieźle się gra, w dwóch, trzy, cztery osoby równie lepiej, równie dobrze, to nie czuć jakby takiego e, nie czuć, że gdzieś w którymś składzie gra się gorzej. Tak? W niektórych troszeczkę łatwiej może być, w niektórych trudniej przeciw konkretnym e, nemesis, ale nie ma lepiej, gorzej. Tak? Naprawdę fajnie się skaluje. Także w Ioncent ja zagram zawsze chętnie, namówię, będę proponował, bo raz, że lubię deckbuildingi, ale ten deckbuilding chwycił mnie, chwycił mnie za serce swoim wykonaniem, swoimi pomysłami, tym jak się w niego po prostu gra. Także 8,5 dla Ioncent ode mnie. Eee, druga rzecz, czy... Czy żałuję pieniędzy wydanych na ten grę? Bo nie dostałem jej do recenzji, ja ją po prostu sobie kupiłem. Tak? Ja ją kupiłem za 165 zł, to było chyba w meplu, tak? w MEPL.pl i to jest to chyba w ogóle najtaniej, jak ją znalazłem. I nie żałuję ani grosza. Od razu tam dorzuciłem sobie dodatki, o których też Wam pewnie powiem, jeżeli będziecie chcieli. Nie żałuję ani grosza z wydanych na Ion's End pieniędzy. W innych sklepach znalazłem to drożej, tam 170, 180 zł. Też pewnie spokojnie bym kupił, gdyby nie Meppel i gdyby nie to, że tam było najtaniej. Także nie żałuję kasy wydanej na Ion's End. I trzecie pytanie. Czy Ion's End zostaje u mnie w kolekcji? Tak, jak najbardziej zostaje. Dużo gry przede mną, dużo gry tutaj jeszcze jest. I... I jest i będzie i będzie grane. E, zostaje w mojej głównej kolekcji. Tutaj gdzieś ma miejsce. O, nie wiem czy to widać. Tutaj sobie leży. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze się nagrało i nic się tam nie wywaliło. E, dziękuję, że nadal mnie oglądacie. Dziękuję, że nadal ze mną wytrzymujecie. E, subskrybujcie. Kurczę, tego miałem akurat nie mówisz, ale lajkujcie ten, ten film, komentujcie, bo lubię z wami gadać. Głoście dobre słowo o moim kanale. Wpadajcie czasami na Facebooka, na Instagrama, linki macie w opisie do tego materiału. A przede wszystkim dużo grajcie w klanszówki i namawiajcie innych do grania, bo to jest bardzo fajna rzecz. To na dzisiaj wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się!